Dlaczego zrezygnowała z roli życia? Jak przeżyła chorobę i zdradę męża? Jeśli chcesz dowiedzieć się, z jakimi trudnymi chwilami musiała się uporać w życiu prywatnym aktorka, to zobacz ten materiał. Anna Seniuk to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. W swojej bogatej karierze stworzyła wiele niezapomnianych kreacji, które na stałe zapisały się na kartach historii polskiego kina. Widzowie pokochali ją przede wszystkim za rolę Magdy Karwowskiej, czyli żony słynnego 40-latka, ale popularność przyniosły jej również występy w Czarnych Chmurach, Potopie czy Konopielce. Kariera aktorki to pasmo ogromnych sukcesów, mało kto wie jednak, z jakimi trudnymi chwilami musiała się uporać w życiu prywatnym. Aktorka urodziła się 17 listopada 1942 roku w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie w dawnym Stanisławowie. Dzieciństwo spędziła głównie w Krzeszowicach i Zatorze, by później przeprowadzić się do Krakowa. Seniuk początkowo myślała o studiach z zakresu konserwacji zabytków bądź historii sztuki. Zdecydowała się ostatecznie na wydział aktorski. W 1964 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie i zadebiutowała na deskach Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej. Przez lata stworzyła wiele nagradzanych kreacji filmowych i teatralnych. Grała kolejno w Teatrze Ateneum, Teatrze Powszechnym w Warszawie, Teatrze Polskim, a od 2003 roku związana jest z Teatrem Narodowym. Aktorka zasłynęła jednak licznymi rolami w serialach. Jej Magda Karwowska ze słynnego 40-latka to niezwykle doceniana kreacja, uznawana dziś niemal za kultową. Aktorka stworzyła z Andrzejem Kopiczyńskim idealny duet na ekranie i rozkochała w sobie widzów. Publiczność z pewnością zapamięta ją również z roli Magdy Domarackiej w serialu Czarne Chmury czy Szymbartowej z Szaleństw Panny Ewy. Być może kariera aktorki rozwijałaby się jeszcze dynamiczniej, gdyby nie zrezygnowała z roli życia. Po latach okazało się, że zrobiła to dla ukochanego. Anna na powodzenie wśród mężczyzn nie musiała narzekać, zawsze miała wokół siebie grono adoratorów. Piękna aktorka przyciągała spojrzenia płci przeciwnej i wielu chciało podbić jej serce. Ta sztuka udała się kompozytorowi Maciejowi Małeckiemu. Para pobrała się po zaledwie 3 miesiącach znajomości. Aktorka tak tłumaczyła tę decyzję w swojej biografii. Chyba pomyślałam sobie wtedy, że z długofalowego narzeczeństwa niewiele dobrego wynika. A poza tym obydwoje z Maćkiem poczuliśmy, że to jest to. Aktorka zrezygnowała wówczas dla męża z roli, która mogłaby ją wywindować na szczyty popularności. Miała bowiem zagrać Jagnę w ekranizacji Chłopów Reymonta. Tak opowiadała o tej sytuacji po latach. 13 lutego 1971 roku wzięłam ślub, a 1 marca miały się zacząć zdjęcia, które miały trwać rok. Okrągły rok. Wiosna, lato, jesień, zima. Wszystkie dni miałabym zajęte. Stwierdziłam, że wyszłam za mąż i chciałabym pojechać w podróż poślubną. Ta radość, chęć spędzenia tego czasu we dwoje były bardzo silne. Seniuk bardzo szybko urodziła dwójkę dzieci, Grzegorza oraz Magdalenę. I całą swoją energię skupiła na tym, by połączyć życie rodzinne z życiem zawodowym. Po latach w małżeństwie aktorki zaczęło się psuć. W końcu mąż się wyprowadził i odszedł do innej, młodszej kobiety. Aktorka mocno przeżyła rozstanie, jednak to jeszcze nie był koniec jej kłopotów. W latach 90. u aktorki wykryto guza i jej świat powoli zaczął się rozpadać. Seniuk jakiś czas temu udzieliła wywiadu swojej córce i szczegółowo opowiedziała o tej chwili. To był 1993 rok. Byłam chyba w kąpieli czy po kąpieli, wycierałam się i wtedy odkryłam guz. Pomyślałam, to może być rak. Zrobiło mi się słabo. Długo stałam w łazience i nie mogłam wyjść. Wiedziałam, że jak wyjdę, to będę już zupełnie inną kobietą, dlatego chciałam jakoś przedłużyć ten moment przekroczenia progu tak dosłownie i w przenośni. W końcu wyszłam z tą moją tajemnicą, nikomu nic nie mówiąc. Aktorka nikomu nie powiedziała o swojej chorobie, nawet najbliższym.
Jak twierdzi, nie chciała nikogo martwić. Chciałam mieć w tym czasie spokój. Bałam się, że jeśli komuś powiem, to będę musiała wszystkich uspokajać. Wystarczał mi własny niepokój, z którym musiałam się uporać. Aktorka przeszła operację, podczas której amputowano jej całą pierś. Guz był ogromny, 5-centymetrowy, ale operacja się udała i aktorka już po miesiącu wróciła na plan, 40-latka. Seniuk szczęśliwie uporała się z chorobą i do dziś zachwyca rolami teatralnymi i serialowymi. Oprócz tego jest także profesorem sztuk teatralnych i sporo czasu zajmuje jej życie akademickie. Z mojej strony jako komentarz mogę tylko powiedzieć, że pani Ania to dzielna i godna naśladowania kobieta. Musiała przeżyć zdradę męża i chorobę, więc moim zdaniem zasługuje na miano silnej kobiety. Napisz proszę w komentarzu, czy podzielasz moje zdanie. Jeśli masz inne zdanie na ten temat, to też koniecznie o tym nam napisz. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.